Kryptospekulacja, zapraszam na kryptobilans, dane techniczne Glassnode, zapraszam na YouTube, playlista Glassnode, tam historyczne materiały, ponadto social media X, C Spekulacja, a także grupa Telegram, Kryptospekulacja, czat, linki zawarte pod materiałem, co na to dzienna informacja ze świata kryptowalut pod nazwą CryptoFlash, połączona z rynkami tradycyjnymi. Dziś na tapetę bierzemy miarę zmienności Bitcoin Volatility Measure i tak zmienność Bitcoina jest oczywiście miarą tego, jak bardzo cena BTC zmienia się w stosunku do średniej swojej ceny w danym okresie, a zmienność mierzy przeszłe wyniki ceny i jest wykorzystywana do przewidywania, jak prawdopodobne jest, że cena ulegnie drastycznej zmianie, a może i nie. Im wyższa zmienność, tym bardziej ryzykowniejsze zmienności w grze i odwrotnie. I tak w tej perspektywie ram czasowej BTC wyznaczona w perspektywie czasu jednego tygodnia, dwóch tygodni, jednego miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy, a także jednego roku, to wszystko połączone z sygnałami. Na tym wykresie sygnał ten oscyluje tutaj w perspektywie zera. Te interwały czasowe poruszają się, wykazując potencjalne sygnały. Glassnode, aby zwizualizować to zjawisko, wprowadził proste narzędzie do wykrywania okresów zrealizowanej kontrakcji zmienności i to często stanowi wskaźnik, że prawdopodobnie nastąpi podwyższona zmienność. Z drugiej strony mniejsza zmienność także tutaj może figurować poprzez sygnał wyznaczony w tych stosunkach. Tak przechodząc do tezy, kiedy te wszystkie indykatory czasowe, wskaźniki czasowe, ramy czasowe wykażą ujemną 30-dniową zmianę, wyzwalany jest sygnał, między innymi tutaj, tak, w tym ostatnim czasie także. Ten sugeruje, że zmienność się kompresuje, a wraz z nią oczekiwania inwestorów co do niższej zmienności w przyszłości. Dla przykładu możemy zobaczyć ten interwał oscylatora, gdzie wszystkie interwały czasowe są poniżej zera, jednocześnie wyzwalany jest ten oto sygnał, tak, brązowy, ukazujący, że w najbliższym czasie zmienność na rynku może być niższa. Chodzi o ten przedział czasowy, który wyznaczany jest sygnał. Nie oznacza to, że po tym czasie będzie zmienność dalej mniejsza. Jest to w tej perspektywie czasowej, to też warte na uwadze. Dlatego, że kiedy ten sygnał znika, no to jak widzimy w przykładzie historycznym oczywiście, cena jest więcej zmienna, czy to w perspektywie górnej, czy też dolnej. Tego typu sentymenty możemy wyznaczać zarówno w hostie, bezsie okresie akumulacji, nie tylko. I tak, żeby zobaczyć ostatni czas, kiedy mieliśmy to na uwadze, to w dniach 15 czerwca do 26-7 czerwca, no tak, ta nuda wakacyjna, która jest określona, trwa, chociaż mamy ten interwał dolny. Cena BTC w tym okresie widniała w 66 200 do 60 000, a więc jest to 6 000 dolarów, de facto jest to niemała zmienność. Z drugiej strony, jeżeli przyjmiemy brak tego sygnału, no to ta oto zmienność w cenie, chociażby ze 41 tysięcy na 70, jest znacząca. W całym okresie historycznym możemy sobie zobaczyć na cykle hossy i bessy, jaka ta zmienność widniała. Oczywiście te największe ruchy, jak widzimy w interwale jednego tygodnia ceny, tak, to są te największe wyznaczone w górnych czy też dolnych strefach zmienności. Interwał dwóch tygodni, także ten wyznaczony jest w ostatnim czasie wzrostowy. Zbliżmy sobie tą wartość zaraz bliżej, interwał miesięczny. I tak w perspektywie tych ostatnich wzrostów od ATH, tak to wygląda. Interwał jednego tygodnia to jest ten, oto ten, dwóch tygodni, jednego miesiąca to jest ten zielony, trzech miesięcy tendencja spadkowa, sześciu miesięcy lekki brąz, gdzie tu mamy, to jest ten oto widoczny, tak, no i roczny, także widzimy płaski ten wzrostowy w ostatnim czasie. Szacunkowo spojrzałem na kilka takich okresów w przeszłości, jak to widniało, kiedy ten sygnał jest zawierany i jakiej perspektywy czasu jest dalsza interakcja cenowa, mniej więcej do 6 dni, a nawet i jednego miesiąca na większy ruch Bitcoina. W tym okresie wyszliśmy w 27 dniu czerwca, po dzień dzisiejszy mamy 12, a więc zbliżamy się do 15 dni. Trzymając się tej frazy, można oczekiwać większego ruchu BTC. Zobaczmy, te oscylatory czy też interwały czasowe są znacząco w obecnym sytuacji czasowej wyżej punktu 0. Tak, interwał jednego tygodnia 19, dwóch tygodni 19, miesiąc 1, 3 miesięczny minus 6, a więc tu jest niższa rama czasowa, 6 miesięcy minus 0,45, jednego roku 0,29, a więc tutaj też potrzeba czasu, nie z dnia na dzień wyznaczony sygnał. Ponadto istnieje także drugi wykres z indykatorem zmienność zrealizowana w ujęciu tutaj wszystkich interwałów czasowych i te są podobnie wyznaczone, te mniejsze interwały, 1 tydzień, 2 tygodnie, 1 miesiąca na tle tych już tutaj płaszczych wykresów, 3 miesiące, 6 miesięcy czy też 1 rok, jeżeli kogoś to interesuje. Zapraszam do dyskusji, ewentualnych pytań, negacji, może propozycji, co tutaj warto ująć, może co zostało pominięte, chociaż według tych informacji tak Glassnode przedstawia w tych prostych indykatorach potencjalność. Zmienność większą, a zarazem większą. Kryptospekulacja, piątek, dziękuję.